Cześć, witajcie. Witam Was na kanale Marco Polska Piłka. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo się cieszę, że już 9 lutego wraca nasza polska ekstraklasa, więc w końcu zacznie się coś dziać po tym, można powiedzieć, sezonie, takim ogórkowym sezonie, gdzie na swoim kanale zajęłem się również trochę też transferami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz po powrocie drużyn, bo już większość drużyn po prostu zakończyła swoje główne przygotowania. Teraz już pozostały tylko mikrocykle, które trzeba przygryć, żeby drużyny dobrze się przygotowały do oczywiście do startu naszej ekstraklasy. Na pewno będzie ciekawie, bo przecież myślę, że przynajmniej tak myślę, że mamy też nadzieję na ciekawą rundę wiosenną. Tych meczy będzie, jak wiemy, troszeczkę mniej oczywiście niż w rundzie jesiennej. Ja oczywiście ze swojej strony zapewniam, że będę przygotowywał dla Państwa, tak jak zawsze będę transmitował spotkania naszej ekstraklasy. No to tak myślę, jedno spotkanie dziennie przy dwóch to naprawdę, uwierzcie, jest to duży wysiłek dla gardła najbardziej, a gardło no, jest mi potrzebne, abym mógł dla Was oczywiście transmitować. My sobie dzisiaj przeanalizujemy troszeczkę, ja spróbuję tu przeanalizować tą tabelę. Także zobaczymy, jak to wszystko, przypomnimy sobie, jak to wszystko wygląda. Także tutaj takie, tym się zajmiemy. Oczywiście 9 już rusza liga, pierwsze spotkania w naszej PKO Ekstraklasie, a więc zobaczymy, jak to będzie. Drużyny się wzmacniały, najwięcej transferów wykonał Ruch, bo aż 6. Mniej na przykład były, mniej transferów, najmniej w sumie to Lech i Warta Poznań, które praktycznie się tam, Piast Gliwice też niewiele wzmocnił się, natomiast też wzmocnił, no, przeprowadził też transfery Radomiak. Przed startem tej ligi na przykład Poznaniacy, czyli poznański Lech, stracił niestety dwóch napastników. To nie jest dobra wiadomość, chociaż jak doniosą newsy z Poznania, nie będzie to może aż takie złe, ale najprawdopodobniej na pewno nie będzie grał Artur Sobie, który nabawił się kontuzji, też stracili Michaela Iszaka. Oczywiście mają kim zastąpić, mają Filipa Marchińskiego, Filipa Szymczaka, którzy mogą zagrać się również na pozycji numer 9 w Lechu. Zresztą Filip Marchiński, według mnie przynajmniej, bardzo dobrze się spisywał na tej pozycji. Przestawienie go na 10 uważam, że nie było dla tego zawodnika akurat dobrym rozwiązaniem, ale tyle można powiedzieć. Takie mają obawy, że Iszak nie zagra też w pierwszej kolejce. Zobaczymy, jak to będzie. Były też pogłoski o transferze Pululu z Jagiellonii, po przenosinie z Jagiellonii do częstochowskiego Rakowa, ale najprawdopodobniej do tego nie dojdzie, były to tylko chyba plotki. Poza tym wydaje mi się, że oczywiście Jaga no, popełniłaby wielki błąd, gdyby oddała w tym momencie Pululu, który stanowi też o sile drużyny z Białegostoku. I poza tym no, Jagiellonia przecież walczy też o mistrzostwo, jest w walce o puchary europejskie i myślę, że no, nikt nie jest aż tak głupi, żeby się pozbywać w tym momencie jednego z lepszych zawodników, którzy biegają po naszych boiskach ekstraklasowych. Jak wspominałem, też Radomiak zrobił ciekawe ruchy. Będziemy tutaj mieli młodego Chorwata,
który przychodzi się ograć w drużynie Radomiaka, jest to środkowy obrońca. Chłopak ma dopiero 19 lat, więc zaczyna, przepraszam, 17 lat, więc zaczyna tutaj sobie przygodę z taką dorosłą piłką. Jest wart prawie 14 milionów, czyli naprawdę jest, to ten tam za tyle go wykupił, więc zobaczymy, jak będzie się spisywał na polskich, w polskich realiach, jak się odnajdzie. Ja sam jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. A my przejdźmy sobie do omówienia, zacznijmy od może tabeli i przypomnijmy sobie, jak to wygląda. Więc liderem naszej tabeli jest oczywiście Wrocławski Śląsk z dorobkiem 41 oczek prowadzi i to była największa sensacja rundy jesiennej, bo pamiętamy Śląsk, który tułał się przez, no, można powiedzieć, dwa sezony w strefach spadkowych. W tym sezonie odpalił pod okiem Jacka Megiery. Zobaczymy, jak będzie wyglądała runda wiosenna. Śląsk dokonał, jeśli się nie mylę, ale to mnie najwyżej poprawcie w komentarzach, sześciu tutaj transferów nowych, sześciu zawodników, a więc bardzo ciekawie się to zapowiada, jeżeli jak to będzie wyglądało. Na drugim miejscu mamy białostocką Jagiellonię. Jagiellonia z dorobkiem 38 punktów. Białostoczanie grają bardzo widowiskowo. Bardzo fajnie grali, przynajmniej w rundzie jesiennej. Zobaczymy, jak ta runda wiosenna. Te sparingi różnie tu wyglądały, ale ja bym nie przykładał większych, nie przekładałbym tego na to, co możemy zobaczyć po prostu widzę, ponieważ wiadomo, mecze towarzyskie służą bardziej temu, żeby zgrać drużynę, żeby ewentualnie przećwiczyć pewne założenia taktyczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj w rundzie. Dlatego ja nie kierowałbym się wynikami towarzyskich meczów, bo można wygrać naprawdę wszystkie, tak jak szczecińska Pogoń, która świetnie się prezentowała. A zobaczymy dopiero, widzę, jak to wyjdzie. Na trzecim miejscu mamy poznańskiego Lecha. Tutaj już są straty, bo tu Lech ma 7 punktów do Śląska, 5 oczek do Jagi i w tym momencie Lechici zajmują trzecie miejsce. Zmiana też trenera w Poznaniu. O Lechu już mówiłem, kontuzje napastników, zmiana trenera. Przychodzi trener Rumak, zawodnicy ponoć są zadowoleni tutaj przyjściem trenera Rumaka i zobaczymy, jak to wszystko zaskoczy. Też z tego, z doniesień wiemy, że w pierwszych kolejkach na pewno nie zagra jeden z zawodników izraelskich, bo gra tam w Pucharze Azji, awansował Olizadek, tak, on nie będzie go też na początku tutaj w Poznaniu. No zobaczymy po północy, jak się będzie Olizadek sprawował w tamtym sezonie, w tamtej rundzie. Olizadek nie był według mnie jakimś największym wzmocnieniem Lecha, pomimo że przynajmniej tak zapowiadano, zawodnik, który gra tutaj, który przyszedł tu wzmocnić Poznaniaków, najpierw nie był do grania, a potem grał zupełnie przeciętnie. Częstochowski Raków szuka jak zwykle napastnika. Jak wiemy, odszedł Fabian Piasecki, który Raków ma 32 punkty, a więc ta strata już jest 9 punktów do lidera. Nie jest ona teoretycznie duża, ale to też nie jest tak mało. I częstochowianie znowu zaczyna się saga z napastnikiem, ale ta saga w Rakowie trwa już sporo. Tak jak mówię, odszedł Paweł Piasecki do Gliwic, pożegnano się z nim, a jak na razie no, trwają te poszukiwania. Chcieli Erika Exposito, niestety Śląsk oczywiście, no wiadomo, dzisiaj walczący o tytuł mistrzowski nie będzie się pozbywał też swojego czołowego strzelca i króla strzelców do tej pory w ataku.
chcieli ponoć po lulu, ale to z przymrużeniem oka można traktować tą wiadomość. Chcieli również inne pogłoski chodziły. Również inni zawodnicy byli tu brani pod uwagę na tą dziewiątkę w Częstochowie. No na razie nie udało mi się nikogo tutaj ściągnąć. Nie twierdzę, że nie będą próbowali, bo będą na pewno próbowali, ale już to troszeczkę jest nudne. Teraz Raków chciałby ściągnąć takiego napastnika, może do tej pory ściągano zawodników wysokich, dobrze grających tyłem do bramki, walczących, ale niekoniecznie bramkoszczelny, więc zobaczymy, może Raków zmieni swoje podejście i będzie szukał raczej napastnika bardziej mobilnego, no, który wniesie więcej do gry. Pocieszeniem dla kibiców Rakowa może być powrót po kontuzji Iwi Lopeza, no, ale myślę, że Iwi Lopez jeszcze nie jest też w pełni sił. I oczywiście on rozpoczął już swoje przygotowania do sezonu, ale no nie wiem, myślę, że tak szybko to on do gry jeszcze nie wejdzie, przynajmniej nie na początku. No i trzeba tutaj jakieś alternatywę jakąś znaleźć w tym ataku. No zobaczymy, jak to się będzie układało. W każdym razie wiadomo, Raków na pewno będzie, myślę, wśród tych drużyn walczących o mistrzostwo, a na pewno o walkę, aby w przyszłej sezonie zagrać w puchara. Legia, miejsce piąte, punktów zdobyła tyle co Raków. Czy stołeczna drużyna jest w stanie powalczyć o mistrzostwo Polski? Tak, na pewno tak, ale czy to zdobędzie, to nie byłbym taki pewny. Wszystko będzie zależało od drużyn, które jednak są wyżej, od tego jak będą spisywały się Śląsk, Jaga, Lech, Raków. No i jeszcze jak sama Legia oczywiście też będzie się spisywała. Zobaczymy. Mówię, nie wyciągam wniosków z meczy towarzyskich, bo one nie oddają, nie odzwierciedlają zazwyczaj siły. Zobaczymy też, kto wyjdzie w pierwszych meczach Legii tutaj na boisko. Szósta pozycja, drużyna Pogoni Szczecin. Pogoń, bardzo dużo zmian też w klubie spowodowanych tutaj tym, że klub jest naprawdę w ciężkiej sytuacji finansowej, tak, mówiliśmy o tych zadłużeniach, ja też o tym mówiłem, to też możecie znaleźć na różnych portalach Pogoni, no niestety to zadłużenie jest spore, sporo zawodników młodych, jednak Pogoń pokazała, że ta pierwsza jedenastka jest mocna. Pogoń świetnie spisywała się w meczach towarzyskich, ale mówię, nie przekładajmy tego na mecze ligowe, bo to nie jest to samo, ale jest to jakaś iskierka nadziei, że szóste miejsce, 30-11 punktów straty do Wrocławia dzisiaj, ale jest to szansa, że być może Pogoń w tej rundzie będzie wyglądała lepiej. Zabrzański Górnik, miejsce siódme. Myślę, że drużyna z Górnika, teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W Zabrzu też nie jest tak naprawdę kolorowo. Mówił o tym głośno Lukas Podolski. Mogliśmy też zobaczyć na jego Twitterze zdjęcia, które wrzucał z Akademii Górnika, gdzie tam jeszcze lata 80. panują. Nie będzie to łatwe. Dla Zabrzan na pewno ta runda. Na razie Górnik jest w bezpiecznej takiej strefie. Myślę, że tutaj Górnik raczej nie włączy się o grę o mistrzostwo. Na pewno nie w tym sezonie, tak przynajmniej uważam. Ale myślę, że spokojnie się utrzyma. Być może powalczy gdzieś tam o puchary, mógłby w Górnik powalczyć, ale też odszedł od nich młody Japończyk, to był też dobry deal zrobiony przez Górnika, kupili zawodnika za 30 tysięcy euro, a sprzedali za 2,5 miliona, teraz też przychodzi następny Japończyk do Zabrza, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na razie kibice Górnika mogą być raczej spokojni o to, że Górnik się na pewno utrzyma. Mówię o mistrzostwie, to raczej można zapomnieć w tym przynajmniej sezonie. Zagłębie Lubin,
miejsce ósme, Zagłębie, jak to Zagłębie przyzwyczaiło już do tego, że zajmują miejsca gdzieś tam w środku tabeli. Zobaczymy, jak Lublinianie będą się spisywali. Według mnie powinni się spokojnie utrzymać, zachować te miejsca między, no być może nawet 6, 10. Zobaczymy, jak będą się prezentowali. Piast Gliwice, miejsce 9. I tutaj myślę, że to jest, no może nie jest to maksimum, na co stać Gliwica. Być może Gliwiczanie, pamiętamy tą zeszłą rundę, rekord remisów 12, gdzie już nawet niektórzy się śmiali. W formie żartów mówiono o Piaście remis, nie Piast, tylko remis Gliwice. Zobaczymy, jak będzie przebiegała ta runda wiosenna w Gliwicach. Oczywiście myślę, że tutaj nie ma mowy o walce o mistrzostwo, nawet wydaje mi się, że puchary są poza możliwościami Piasta, ale spokojne utrzymanie jak najbardziej. Radomiak, ciekawa drużyna, tracą Enriqueza, czyli swojego czołowego napastnika. Myślę, że tu nie będzie problemu z zastąpieniem Enriqueza, ponieważ można go zastąpić jak najbardziej Lisandro Roszą, który jest w Piaście i przepraszam, w Radomiaku, myślę, że będzie dostawał teraz więcej szans. Mają jeszcze wypożyczonego zawodnika do polskiej Odry, napastnika, ale on tam ma problemy z grą w polu. Zresztą ja, bo, przepraszam, umknęło mi nazwisko tego chłopaka, ale nie uważam, że on był tak słaby w ogóle tutaj. Zobaczymy. Teraz mówię, ten ciekawy transfer też. Oni też tutaj się troszeczkę powzmacniali. Zobaczymy. Odszedł też Edisonego dla mnie. No, musiał być Radomiak w niezłej potrzebie, na niezłym musiku, jeśli sprzedał zawodnika takiego jak Semedo, który napędzał te akcje Radomiaka. No, odchodzi za 300 tysięcy. No to dla mnie to jest bardzo, bardzo mało. To zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Radomiak jednak o puchary się nie pokusi, że raczej nie, że tutaj kibice nie powinny mieć aż takich wymagań. Ten środek tabeli, pozycje pomiędzy 10-7 jak najbardziej. Myślę, że na więcej w tym momencie nie stać Radomiaka. Radomiak może oczywiście, przynajmniej według mnie, Radomiak może sprawić niespodzianki, może sprawić problemy drużynom walczącym o mistrzostwo, bo jest to fajna drużyna, fajnie się Radomiaka oglądało, no ale nie jest na tyle mocna, aby jednak powalczyć o te czołowe miejsca. Na razie plany takie typu puchary w Radomiu, to coś trzeba odłożyć, myślę, na przyszły sezon. No myślę, że nie będzie też problemu żadnego z utrzymaniem się drużyny z Radomia, bo tutaj no, nie ma możliwości, żeby Radomiak spadł, raczej ma za mocną kadrę i też dość dobrze gra, a więc spokojnie. Mielecka Stal, zobaczymy, jak tu będzie. Myślę, że Stal powinna się utrzymać. Stal, jak wiemy, potrafi sprawiać niespodzianki i jest to drużyna, która zawsze znajdzie jakiegoś napastnika. Już to jest chyba trzeci albo czwarty napastnik, który przyszedł teraz do Stali, którzy gdzieś tam odnajdują formę. Tym razem nie było wielu ruchów transferowych w Mielcu. No i zobaczymy. Widzew. Łódzki Widzew 22 punkty. No tutaj już Stal też musi uważać, bo 22 punkty to nie jest jakiś wielki dorobek. Tu trzeba już uważać. Widzew taka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W Łodzi odszedł Rawas, czyli bramkarz. Sprowadzono na jego miejsce bramkarza. Jednak ten bramkarz się połamał zaraz na początku. No i teraz zobaczymy, jak Łodzianie przystąpią tutaj do tej rundy. Podpisano dalszy kontrakt z Bartoszem Pawłowskim, co może kibiców Widzewa cieszyć. Sam jestem ciekaw, dla mnie Widzew jest drużyną zagadką i sam jestem ciekaw, jak będzie się prezentował.
Krakowia, Kraków. Krakowia no, ma punktów 21. Też pewności co do utrzymania tutaj nie ma. W teorii oczywiście Krakowia ma jakąś tam kadrę, która powinna się utrzymać. Kontuzja Kamila Glika, ale myślę, że to nie będzie wielkim problemem. Nie wiem, nawet może w tym momencie, kiedy to mówię, może Kamil już jest gotowy do gry, ale wydaje mi się, że to nie będzie problemem drużyny Krakowi, bo Kamil Glik po swoim przyjściu to tylko nazwisko, w sumie nic wielkiego w tej Krakowi nie da. Także Krakowia, tutaj mówię, tutaj trener Zieliński będzie naprawdę musiał uważać, bo drużyny z dołu tabeli też będą próbowały pewnie powalczyć. Niepołomicka Puszcza, największa dla mnie oprócz Śląska Jagiellonii, to chyba jedna z większych sensacji. Najlepiej do tej pory grający Beniaminek, który nie robił żadnych nerwowych ruchów. Teraz oczywiście były też transfery do Niepołomic, odchodzące i wychodzące, ale myślę, że Puszcza jest w stanie powalczyć o pozostanie w Ekstraklasie. Nie ma tam zmian trenerów, nie ma jakichś nerwowych ruchów i czekam z niecierpliwością na pierwsze mecze Puszczy Niepołomice, bo jestem sam ciekawy, czy Puszcza potrafi, czy będzie potrafiła się zadomowić w tej Ekstraklasie, a przynajmniej pozostać na niej na przyszły sezon. Warta Poznań, tutaj trener przed trenerem Szuczkiem, naprawdę trudne zadanie. Warta jest tuż nad strefą spadkową z dorobkiem 19 oczek, a więc tak naprawdę zobaczymy, jak się będzie układało, jak się będzie układało tutaj gra tego zespołu. I Warta, no, jeżeli myśli o pozostaniu, to no, musi zacząć lepiej punktować, bo w tej chwili ma punkt straty do drużyny na przykład Niepołomickiej Puszczy, 2 punkty do Krakowi, 3 do Widzewa i Mielca, 5 do Radomiaka, no ale ma tylko punkt przewagi nad Koroną i tam już się zaczyna strefa spadkowa, więc naprawdę myślę, że będzie bardzo ciężko. Następny klub Korona Kielce, Korona trenera Kieresia. W tamtym roku rzutem na taśmę i świetną rundą wiosenną zapewniła sobie utrzymanie, pomimo że zaczynała z bardzo niskiego pułapu, była na ostatniej pozycji. Czy tym razem się uda? Zobaczymy. Nie będzie to łatwe. Zobaczymy, jak będą się prezentowali koroniarze w tej rundzie. Myślę, że łatwo mieć nie będą. Chorzowski Ruch, 13 oczek, a więc tu już jest strata Beniaminka, aż 6 punktów do drużyny Warty, 7 do Niepołomic. Jest to duża strata, trzeba powiedzieć. Teoretycznie strata 6 oczek wydaje się być niewielką, bo wystarczy wygrać 2 spotkania, gdzie na przykład 2 razy przegrywa Warta, prawda, i 2 razy Ruch wygrywa te mecze i te straty są nadrobione. Oczywiście to wszystko jest do nadrobienia, ale w praktyce wcale tak łatwo to naprawdę nie wygląda. Zobaczymy. Chorzowianie dość nerwowo podchodzą w Ruchu. Już mieliśmy mamy trzeciego trenera, więc trochę mnie to zaskakuje, że te zmiany trenerskie są bardzo szybkie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I sam jestem ciekaw, czy obecny trener Chorzowskiego Ruchu zostanie na tym stanowisku dłużej, czy też gdzieś w połowie rundy, a jak wiemy, ta runda będzie krótsza oczywiście,
No to czy nie będzie następnej zmiany? Na razie Norwid jest w bardzo złym położeniu. Oczywiście Chorzowianie w końcówce mieli trochę lepiej, grali, remisowali, niektóre mecze powinni byli wygrać, ale ich nie wygrali, mają tylko jedno zwycięstwo. No, ciężko tutaj liczyć na to, że Chorzowski ruch się utrzyma. No, zobaczymy. Ruch też sprawił bardzo dużą niespodziankę, wchodząc jednak do Ekstraklasy, jako Beniaminek, jako drużyna, która w sumie bardzo szybko przeskoczyła poziom pierwszoligowy i tak naprawdę niewiele się tam pozmieniało od czasów drugiej ligi, więc zobaczymy, czy dadzą radę włączyć się jeszcze tutaj w walkę o utrzymanie. Na pewno marzy się drużynie z Chorzowa taka sytuacja. No i drużyna następna, drużyna Beniaminka, Łódzki Klub Sportowy, UKS, Łodzianie, no niestety zajmują ostatnią pozycję, mają tych punktów 10, te straty są duże, no można by było ich przekreślać, no, ja myślę, że tutaj trener Stokowiec, czeka go bardzo ciężka wiosna, jeśli zrobiono kilka ruchów, zobaczymy jak to będzie, jak się ten UKS będzie prezentował. Nawet UKS wygrał, wiem, że w sparingach kilka razy, ale czy Łodzianie przełożą to na ligę, zobaczymy. Na razie ta sytuacja jest bardzo nieciekawa. No, do tej pory dwa wygrane mecze, cztery remisy i aż 12 porażek zanotowanych w rundzie. Nie wróży dobrze drużynie UKS-u. Dorobek 10-punktowy, to jest bardzo mizerny. Do bezpiecznego miejsca w tym momencie mamy 9 oczek straty. No oczywiście, tak jak mówię, w teorii, w matematyce jest to wszystko do nadrobienia, a w praktyce wygląda to o wiele trudniej. Zresztą już jednego matematyka przerabialiśmy w polskiej lidze. Był trener Badia w gdańskiej Lechii, który też matematyczne szanse do końca liczył, no i się przeliczył. Więc zobaczymy teraz, jaka będzie sytuacja z UKS-em. No, UKS zrobił troszeczkę transferów. No, zobaczymy. Według mnie no, jest to ruch UKS. No, to są niestety w tym momencie chyba takie dwa kluby, które jeżeli przegrają na początku dwa, trzy mecze, to mogą się pomalutku żegnać z Ekstraklasą. Oczywiście mogę się mylić i może te kluby pójdą w górę. A my przejdźmy do zapowiedzi tej pierwszej kolejki, tak, rundy wiosennej. Tu oczywiście jeszcze będę podejmował decyzje, które mecze będę komentował. I mamy na przykład, zaczniemy to wszystko i ten mecz na pewno będę komentował. To będzie mecz Stali Mielec i Puszczy Niepołomice 9 lutego o godzinie 18, a więc myślę, mecz będzie wyrównany. Puszcza potwierdziła w tamtej rundzie, że potrafi walczyć do końca, urywać punkty drużyną, nawet przegrywając wysoko, tak jak na przykład miało to miejsce z Białostocką Jagiellonią. No i myślę, że tutaj Niepołomicanie będą walczyli i Mielczanie będą mieli. Nie będą mieli łatwej przeprawy, a Stal, no to też jest taki klub troszkę nieobliczalny. Ruch Legia, no na początek już dla Beniaminka z Chorzowa, mecz u siebie z warszawską Legią, no i nie ma co tutaj ukrywać, dla Ruchu jest to mecz o być albo nie być. Jak wystartują dobrze, to może to pójść w dobrą stronę, zobaczymy jak Chorzowianie się pokażą, oczywiście faworytem tego pojedynku tutaj 9 lutego jest warszawska Legia, ale nieraz już udowadniano, że faworyt nie zawsze musi wygrywać, no a mówię, Ruch musi, Legia też w sumie, jeśli chce się liczyć, no więc może być to ciekawe spotkanie na Stadionie Śląskim. Krakowia, Kraków, Radomiak, no wiadomo, Radomiak w troszkę lepszej sytuacji myślę niż Krakowia. No zobaczymy, jak ta Krakowia wystartuje. No, myślę, że to może być też ciekawy mecz. Ten mecz będzie rozgrywany 10 już lutego, tak?
o godzinie 15. Piast Gliwice Górnik Zabrze, na dzień dobry, derby Górnego Śląska. Gliwiczanie u siebie będą podejmowali Zabrzańskiego Górnika o godzinie 17.30. No, może być to ciekawe spotkanie. Myślę, że teraz, że w tej rundzie ona będzie krótsza i będzie mało takich meczów o nic. Każdy będzie chciał jednak tutaj coś powalczyć. No, jestem sam ciekawy, jak te derby Śląska się zakończą. Lech zaczyna pierwszy mecz u siebie przy Bułgarskiej, gości Zagłębie Lubin. Myślę, że faworytem, lekkim faworytem jest Lech. Ale teraz weźmy pod uwagę sytuację kadrową, gdzie poznaniacy się nie za bardzo, mówię, wzmocnili, przynajmniej na razie. I tutaj strata Michaela Iszaka, strata Sobiecha, może sobie w takim mniejszym stopniu miał wpływ, ale nie będzie, tak jak już mówiłem, Oli Zadecha, więc no, może być ciekawie, nie wiadomo co będzie z Krzysztofem Welde, który też nie wiadomo czy z Lubinem wystąpi, a więc każdy wynik, myślę, jest tutaj możliwy. Warta Poznań, Częstochowski Raków. Poznaniacy, tak jak tutaj analizowałem tą tabelkę, poznaniacy na dużym musiku, częstochowianie również, no i od tego meczu, oczywiście jeden mecz nie decyduje o mistrzostwie Polski, ani o spadku, no ale na pewno dla jednych i dla drugich będzie on bardzo ważny. Łódzki Widzew, Białostocka Jagiellonia, tak jak mówię, Widzew jest dla mnie drużyną zagadką, zobaczę, z chęcią zobaczę to spotkanie, nawet myślę, że chętnie bym je transmitował ze względu na to, że Jaga gra bardzo fajną piłkę, przynajmniej taką pamiętam z jesieni, mam nadzieję, że nadal tak będzie. I że Jaga nie zagra tak jak ostatni swój sparing, gdzie prowadziła 2-0 i przestała grać i o mały głos, by jeszcze to przegrała. Że to tylko w sparingu się tak zachowali zawodnicy trenera Siemieńca. Zobaczymy, może być to ciekawe, naprawdę ciekawe spotkanie. Śląsk Pogoń też myślę może być dobrym meczem. Wrocławianie oczywiście lider tabeli, Pogoń tak jak mówię, dobry start w tych meczach sparingowych, dobre wyniki, więc jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. No, mecz jest oczywiście we Wrocławiu, ale czy faworytem do końca jest Śląsk, kto bym się zastanowił. Korona ŁKS, no dla obydwu drużyn mecz bardzo ważny. Drużyny ze strefy spadkowej, wiadomo, zwycięstwo daje większą możliwość i przybliża do utrzymania. Dla Łodzian, no to naprawdę ten wyjazd do Kielc naprawdę może mieć duże znaczenie. Ja rozumiem, że jeszcze później będą mieli 14 spotkań, ale i plus jeden chyba mają zaległy, ale mimo wszystko no, Łodziani ŁKS musi już zacząć punktować. To jest ostatni, w sumie ostatni, według mnie ostatni dzwonek dla łódzkiego klubu. No, Korona też wiadomo jest w tym momencie w strefie spadkowej, żeby z niej wyjść, mecz musi wygrać. Kogo bym tu opatrywał jako zwycięzcę tego meczu, nie wiem. Mecz będzie 12, czyli w poniedziałek. Ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie, kto tu jest faworytem. Może lekkim Korona ze względu na to, że grają na własnym stadionie. Jeszcze chciałbym wrócić do meczu Puszczy z Mielcem, ponieważ większość drużyn naszych, większość ekstraklasowiczów przygotowywała się w Belek, a Puszcza sobie spokojnie przygotowywała się na kraju. I powiem wam szczerze, że na tych boiskach, na tych murawach, wiadomo jakie one będą w tym miesiącu, one nie będą lekkie, czy Puszcza nie będzie miała przewagi. No, to by było tyle ode mnie od kanału Marco Polska Piłka. Proszę was oczywiście